Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie 70. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji bardzo serdecznie chciałam przywitać pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Króla. Bardzo serdecznie witamy pana. Chciałam Państwu wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj na naszej sesji jest pan poseł z nami. Zaproszenie od nas na dzisiejszą sesję, ode mnie i od pana burmistrza, otrzymali posłowie pani Agnieszka Kłopotek, pani Iwona Kozłowska, pan Krzysztof Gawkowski, pan Łukasz Schreiber, pan Bartosz Kownacki i pan Piotr Król. Na nasze zaproszenie odpowiedział właśnie pan poseł, za co bardzo serdecznie dziękujemy i witamy na dzisiejszej sesji. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji również pana burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego, pana zastępcę burmistrza Jacka Masztakowskiego, panią dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, panią Joannę Sojatońską. Witam oczywiście bardzo serdecznie media, wszystkich, którzy nas oglądają. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych dzisiaj tutaj obecnych. Stwierdzam kworum na 15 radnych obecnych, 12 radnych, 3 radnych nieobecnych, usprawiedliwionych. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo porządek obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi albo autopoprawki do... Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 68. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Protokół został przeczytany i podpisany. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? Witamy bardzo serdecznie panią skarbnik gminy Alinę Kruk, która właśnie do nas dołączyła. Wracajmy do protokołu. Czy są jakieś uwagi do protokołu? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 68. sesji Rady Miejskiej w Więcborku? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przyjęcie protokołu z 69. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Protokół również został odczytany i podpisany. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 69. sesji Rady Miejskiej w Więcborku? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Szanowni Państwo, w punkcie 6 informacja przewodniczącej o działaniach między sesjami. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Więcborku odbyła się 20 grudnia 2023 roku. 12 stycznia uczestniczyliśmy wraz z panem burmistrzem Waldemarem Kuszewskim w spotkaniu noworocznym dla samorządowców na zaproszenie księdza biskupa diecezji bydgoskiej Krzysztofa Włodarczyka. Spotkanie to odbyło się w Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak w Bydgoszczy. 14 stycznia z okazji 104. rocznicy powrotu Więcborka do granic Rzeczpospolitej uczestniczyliśmy wraz z radnymi, którzy przyjęli zaproszenie w niezwykłym koncercie reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Impreza odbyła się na sali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku. Tu bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor i pracownikom za przygotowanie tak wspaniałego koncertu. 18 stycznia uczestniczyłam wraz z panem burmistrzem Waldemarem Kuszewskim w posiedzeniu Konwentu Powiatu Sępoleńskiego oraz Rady Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej. Spotkanie to odbyło się w sali Prądzyńskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 21 stycznia na placu Jana Pawła II przy pomniku Orła Białego w Więcborku odbyły się uroczystości upamiętniające powrót Więcborka do granic Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję dwóm radnym, radnemu wiceprzewodniczącemu Henrykowi Szwochertowi i radnemu Stanisławowi Piłce, ponieważ oni jako jedyni uczestniczyli w tej uroczystości wraz ze mną, za to, że złożyli ze mną kwiaty pod pomnikiem i uczestniczyli we mszy świętej. Po mszy uczestniczyłam również w wernisażu wystawy pana Zbigniewa Jastrowskiego Pejzaż skrajny i nieskrajny. I wczoraj, w dniu wczorajszym uczestniczyłam w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Informacja burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami. Bardzo proszę, pan burmistrz Waldemar Kuszewski. Panie pośle, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Informacja burmistrza dotycząca pracy w okresie między sesjami, czyli od 21 grudnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku. 20 grudnia brałem udział w spotkaniu opłatkowym z radnymi Rady Miejskiej w Więcborku w restauracji pod Koroną. 21 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Następnie brałem udział w przekazaniu sprzętu zakupionego z dofinansowania pozyskanego przez gminę Więcbork z funduszu, z Rządowego Funduszu Sprawiedliwości. Tym samym doposażono OSP w Runowie, OSP w Sypniewie oraz OSP w Więcborku. Były to m.in. ubrania specjalne, hełmy strażackie, zestaw sygnalizacyjno-głośnikowy i agregat. Wartość tego sprzętu to 60 tysięcy złotych. Przekazanie nastąpiło w Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Enea Oświetlenie, panem Marcinem Woźniakiem, w sprawie planowanej do realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego z sodowego na LED-owe. W spotkaniu uczestniczył również kierownik referatu rolnictwa i dróg, odpowiedzialny również za oświetlenie uliczne, pan Tomasz Fifielski. To spotkanie odbyło się w gabinecie burmistrza. 22 grudnia podpisałem umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego. Umowę podpisałem z panem Mariuszem Nowogórskim, właścicielem firmy Wimar z Koronowa. Termin realizacji zadania to 22 czerwca 2024 roku. Wartość poprzetargowa zadania to 855 232 zł i 79 groszy. Należy tutaj nadmienić, że również w tym roku chcemy zrealizować w ciągu tych ulic nową nawierzchnię z kostki betonowej, jak również budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dlatego tak ważne jest, aby ta realizacja budowy kanalizacji sanitarnej przebiegła sprawnie i w terminie. 24 grudnia w niedzielę brałem udział we mszy świętej oraz spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. 28 grudnia uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. 29 grudnia uczestniczyłem we mszy świętej oraz uroczystościach jubileuszu 50-lecia małżeństwa państwa Zofii i Józefa Świerczewskich. 5 stycznia z okazji jubileuszu 102 urodzin pani Teodozji Kubickiej wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią Kamilą Manowską złożyliśmy dostojnej jubilatce życzenia oraz przekazaliśmy kosz słodkości. Ta uroczystość odbyła się w mieszkaniu jubilatki w Więcborku. 8 stycznia wraz z panią skarbnik Aliną Kruk podpisaliśmy umowę na prowadzenie obsługi bankowej gminy Więcbork z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku, który był reprezentowany przez prezesa zarządu pana Adama Trzosa. Bank został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. 12 stycznia wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku uczestniczyliśmy w noworocznym spotkaniu samorządowców z biskupem bydgoskim Krzysztofem Włodarczykiem. Spotkanie odbyło się w obiektach Fundacji Wiatrak Bydgoszcz. 14 stycznia w niedzielę uczestniczyłem w koncercie reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego zorganizowanym w ramach obchodów 104. rocznicy powrotu Więcborka do macierzy. Koncert ten odbył się na sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. I szanowni państwo, myślę, że ci, którzy byli, wiedzą, jak wspaniały i naprawdę wyjątkowy był to koncert. Ci, którzy nie skorzystali z naszego zaproszenia, no cóż, mogą tylko żałować. 16 stycznia brałem udział w debacie Uchwała antysmogowa, dobro czy zło.
W debacie udział wzięło blisko 200 osób, m.in. dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii, profesor Janusz Kowalewski, prezes Centrum Naukowo-Technologicznego imienia Jana Czochralskiego, profesor Bogusław Buszewski. Szanowni Państwo, była to debata zorganizowana przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, na której zostały przedstawione zagrożenia płynące z tak zwanej niskiej emisji. I rzeczywiście autorytety, które wypowiadały się na ten temat, nie budzą żadnej wątpliwości co do tego, jak bardzo szkodliwa jest niska emisja. Natomiast mam też świadomość, że zarówno uczestnicy tej debaty, jak również zdecydowana, myślę, większość mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ma tą świadomość, że niska emisja jest bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i do tego, myślę, nie trzeba nas przekonywać. Natomiast to, co jest kluczowe, to rozmawialiśmy też, co dalej z uchwałą antysmogową, która, przypomnę, od 1 stycznia 2024 roku zakazuje używanie kotłów pozaklasowych. Natomiast kolejne wyzwania przed nami, czyli eliminacja kotłów trzeciej i drugiej, przepraszam, czwartej i trzeciej klasy, one też docelowo będą musiały być wymienione. I szanowni Państwo, skala problemu jest bardzo duża, bo nawet według danych, które przedstawił pan marszałek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udało się wymienić około 100 tysięcy kotłów pozaklasowych. Natomiast do wymiany pozostało jeszcze 128 tysięcy pieców. Także skala jest ogromna i my jako samorządowcy postulujemy o wydłużenie tego terminu, który w tej chwili teoretycznie już się zakończył na wymianę pieców pozaklasowych, ale nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla naszych mieszkańców, bo mamy świadomość tego, że w zdecydowanej większości te kotły nie zostały jeszcze wymienione ze względów na możliwości ograniczone, bardzo ograniczone możliwości finansowe mieszkańców gmin, mieszkańców miast, wsi w całym województwie kujawsko-pomorskim. Kwintesencją tego spotkania było ustalenie i propozycja pana marszałka, jeszcze na razie nie wiążąca, ale że powstanie zespół, który będzie się zajmował tym tematem, jak również możliwością wydłużenia terminu i podjęcia nowej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Padła również propozycja, żeby gminy same dookreśliły na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i centralnej ewidencji emisyjności budynków, określiły czasokres, w którym jest możliwość realizacji tego ogromnego i bardzo potrzebnego skądinąd przedsięwzięcia. My w dniu dzisiejszym jako gmina Więcbork składamy wniosek o środki w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Jest to program, który jest skierowany przede wszystkim do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych. Tak jak przypomnę, Czyste Powietrze jest skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych, natomiast Ciepłe Mieszkanie jest skierowane do właścicieli mieszkań oraz wspólnot. Wnioskujemy o 5 milionów złotych. Zobaczymy, jak zostanie wniosek nasz rozpatrzony. Mamy świadomość tego, jak bardzo potrzebne te pieniądze są naszym mieszkańcom. Mam nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a nasi mieszkańcy w niedalekiej przyszłości będą mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę kotłów, jak również termomodernizację swoich mieszkań. 18 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Sępólna Krajeńskiego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, a następnie brałem udział w konwencie powiatu sępoleńskiego. Tu m.in. organizacja transportu publicznego, powiatowe targi i prace. Konwent odbył się w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. 20 stycznia brałem udział w otwarciu oraz podsumowaniu gminnego turnieju halowej piłki nożnej OSP. Gratuluję zwycięskim drużynom OSP Sypniewo oraz OSP Więcbork, które reprezentować będą naszą gminę na rozgrywkach powiatowych. 21 stycznia w niedzielę brałem udział w uroczystościach związanych ze 104. rocznicą powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Najpierw na placu Jana Pawła II przy pomniku Orła Białego, a następnie we mszy świętej w kościele parafialnym w Więcborku. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach wzięła udział pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Iwona Kozłowska oraz po raz pierwszy w funkcji wicewojewody kujawsko-pomorskiego pan Piotr Hemmerling. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego ważnego wydarzenia oraz tym, którzy wspólnie z nami świętowali tą wyjątkową rocznicę. Następnie brałem udział w wernisażu wystawy Pejzaż skrajny, nieskrajny z okazji 104. rocznicy powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku. Była to wystawa malarstwa pana Zbigniewa Jastrowskiego. Wernisaż miał miejsce w Centrum Aktywności Lokalnej. Jeżeli dobrze się orientuję, to jest jeszcze do obejrzenia w tymże obiekcie. 22 stycznia brałem udział w zorganizowanym przez Urząd Miejski w Więcborku spotkaniu z mieszkańcami gminy Więcbork zainteresowanymi pozyskaniem dofinansowania na wykonanie odbudowę stawów wodnych do 5000 m2 oraz głębokości do 3 metrów w ramach inwestycji B331, zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności, a także procedury zgłoszeń. Na tym spotkaniu omówiliśmy również niezbędne procedury zgłoszeń wodnoprawnych. 26 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą kujawsko-pomorskim, panem Michałem Sztyblem. Było to spotkanie, podczas którego omówiliśmy ogólną sytuację w gminie Więcbork oraz planowane inwestycje w roku 2024 oraz następnych latach. 27 stycznia brałem udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie, Świetlicy Wiejskiej w Śmiłowie. Następnie brałem udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Lubcza w Świetlicy Wiejskiej w Lubczy. 28 stycznia w niedzielę brałem udział w otwarciu oraz podsumowaniu turnieju Baśki o Puchar Burmistrza Więcborku na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Więcborku. 29 stycznia uczestniczyłem w wyjątkowej uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego aż 6 par z naszej gminy. Jubilatami, którym złożyłem życzenia oraz wręczyłem medale prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnie pożycie małżeńskie, byli pani Jadwiga i Czesław Danielewscy, pani Barbara i Tadeusz Golik, pani Ewa i Ryszard Jakubowscy, pani Regina i Zenon Łaznowscy, pani Jolanta i Grzegorz Podolszyńscy oraz pani Teresa i Henryk Szwochertowie. Jubilatom jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i życzę wielu, wielu lat jeszcze w zdrowiu i doczekania kolejnych pięknych jubileuszy. 30 stycznia brałem udział w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku, a następnie w Komisji Rewizyjnej w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Jakieś jeszcze informacje, czy? Dotyczące odpowiedzi na interpelację. Aha, to nie. To teraz poprosimy, zaprosimy do nas pana posła, ponieważ pan poseł chciałby zabrać głos i z nami się podzielić pewnie informacjami, które się dzieją w Sejmie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzieje się dużo, więc. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, któremu już teraz życzę dużo zdrowia, bo czasami jak widać sport to nie tylko zdrowie. Wszystkim bardzo uprzejmie chciałem podziękować za zaproszenie. Ostatnio tutaj byłem, ja to tam na niewielu rzeczach się w życiu znam, ale na jedzeniu to się znam wybitnie i byłem na bardzo smacznych dożynkach, które z wielkim sentymentem wspominam, więc nawet jak mnie nie zaprosicie, to w tym roku też przyjadę. A mówiąc zupełnie poważnie, przyjechałem wszystkim bardzo uprzejmie pani przewodniczącej i panu burmistrzowi. Chciałem podziękować za zaproszenie, bo kontakt parlamentarzysty ziemi bydgoskiej z samorządami tej ziemi jest niezwykle istotny. W związku z tym, że w tym roku jestem po raz pierwszy u państwa, to chciałem podziękować mieszkańcom również Więcborka za to, że znowu mogę być posłem, bo to jest wielki zaszczyt. Chciałem poinformować, że nadal pracuję w Komisji Infrastruktury, tak jak pracowałem w zeszłych kadencjach.
bo wydaje się, że mimo tego, że gro rzeczy nam się na ziemi bydgoskiej udało zrobić, to jednak sporo jeszcze pozostało do zrobienia, więc staram się jakby w tym obszarze cały czas aktywnie działać. No i też ja się staram o polityce nie mówić, no ale to też nie jest dla Państwa żadną tajemnicą, że w tej kadencji jestem posłem opozycji, ale tak jak mówię, będę pracował w Komisji Infrastruktury, więc w jakim obszarze Państwo uznają, że mogę pomóc, to jestem do Państwa dyspozycji. O polityce nie chciałbym mówić, bo tego się trzymam jakby, myślę, że ja się staram w samorządach szukać tych rzeczy, czy tych obszarów, w których możemy współpracować. W związku z tym, że z kolei dla Państwa niedługo się zbliża ten okres, że tak powiem, weryfikacji, no to chciałbym wszystkim tym z Państwa, którzy będą podjęli decyzję o tym, że będą ponownie kandydować, to życzyć reelekcji, bo to jest taki dobry, to jest chyba taki najlepsza dobra odpowiedź na to, jak ten mandat sprawujemy, jak nas ludzie ponownie wybierają, to znaczy nas po prostu dobrze ocenili. Także na ręce Pani Przewodniczącej tych z Państwa, którzy ponownie się będą ubiegali o mandat, życzę sukcesu i powodzenia w wyborach, a ja w tej mojej kadencji i w tej Państwa, mam nadzieję, w przyszłej jestem do Państwa dyspozycji. Pozwolę sobie jeszcze dzisiaj trochę zostać, bo ten medal pod tytułem parlamentarzysta, jak się chce być dobrym parlamentarzystą, to ma dwie strony. Jedna to trochę pogadać, ale druga to jednak lepiej więcej słuchać. Więc jeżeli Państwo pozwolą, to trochę z Państwem zostanę, to chciałbym z Panem Burmistrzem o bieżących rzeczach porozmawiać. Więc krótko mówiąc, w tej kadencji jestem do Państwa dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i oczywiście wpraszam się na ręce Pani Przewodniczącej na dożynki w tym roku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja chyba bym poprosiła Pana, żeby Pan z nami został, bo ja nie wiem, czy Państwo radni nie ma... Tak, jeżeli Pan poseł by mógł zostać. Czy Państwo macie jakieś ewentualnie pytania, zapytania? Bo ja mam szczególnie jedno dotyczące to, o czym mówił przed chwilą Pan Burmistrz. Bardzo jako gmina jesteśmy zainteresowani tymi sprawami dotyczącymi właśnie wymiany piecy bezklasowych. Niech Pan mi powie, czy istnieje w ogóle jakakolwiek szansa, żeby cokolwiek zmienić, żeby nasi mieszkańcy, ale myślę, że mieszkańcy całej Polski mieli jeszcze szansę do tego. W tej chwili my jako Kujawsko-Pomorskie jesteśmy zobligowani uchwałą marszałka do tego, żeby tak zwane piece bezklasowe wymieniać, tak? Raz, że nie ma na to środków, dwa, że chyba nie ma takiej nawet możliwości alternatywy, co dalej z tym zrobić. Czy wy jako posłowie jesteście w jakiś sposób w stanie wpłynąć na cokolwiek, żeby to w jakiś sposób jeszcze przedłużyć? No niestety, my jako gmina Więcbork nie jesteśmy w stanie i myślę, że jako prywatni mieszkańcy, jako gminy, jako również instytucje, które prowadzą administrowanie mieszkaniami, niech Pan mi powie, jak można to rozwiązać, żeby to funkcjonowało i było realne do zrealizowania przez naszych mieszkańców, bo w tej chwili to, co nam jakby zaproponowano, no jest nie do zrealizowania w tej chwili. Mówię o gminie Więcbork, bo to wiemy. To znaczy mamy, no ja też pochodzę z mojego miasteczka, bo to przecież żadna tajemnica. No ja pochodzę z Fordonu, który był miasteczkiem, które stało się częścią Bydgoszczy, więc jakby no własnej rodzinie też pomagałem w tych kwestiach, bo to nie jest proste. No pierwsza odpowiedź, no to był ten program wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Czyste Powietrze, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę piecy i na przykład wymianę na piece gazowe, no ale kłopot polega na tym, że nie wszędzie jest doprowadzony gaz ziemny, to jest jedno, no a po drugie po pojawieniu się COVID-u te koszty, które się pojawiły samej wymiany, no okazało się, że to refinansowanie z Narodowego Funduszu, które było zaprogramowane dużo wcześniej, no było po prostu niewystarczające. Nie gniewajcie się, no ja bym nie bardzo chciał mówić o polityce, ale ja uważam, że jakby szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie, po tym jak ceny energii zwariowały, jak wiecie, myśmy przyjmowali tą, jeżeli chodzi w ogóle o energię, tą tarczę dla ludzi, dla małych przedsiębiorstw na cały rok. No w tej chwili ta tarcza jest przyjęta tylko do pół roku. Ja przyznam, że tego nie rozumiem, bo to w mojej ocenie nie jest bezpieczne, przecież budżety też samorządów się uchwala na cały rok. Ja to pytanie, panie przewodniczący, oczywiście w formie interpelacji przekażę. Uważam, że ten program Czyste Powietrze powinien być kontynuowany, ale on musi być kontynuowany po obecnie rynkowych stawkach, takich jakie rynek żąda, no bo to, że ktoś ma koszty powiedzmy wymiany rzędu kilkunastu tysięcy, a on dostanie kilka tysięcy, no to trudno oczekiwać, szczególnie od osób starszych, że one sobie z tym poradzą, więc zwrócę się z interpelacją do ministra klimatu w tej sprawie. Natomiast no, druga rzecz jest taka, że w mojej ocenie musi przyjść jakaś refleksja też w ogóle w krajach Unii Europejskiej, no bo to ten wybuch wojny pokazał, że
że energią się tak naprawdę też prowadzi wojnę. No taka jest brutalna. To nie muszę Państwu mówić, że nie wiadomo z jakich względów Niemcy wyłączyli elektrownie atomowe, mimo tego, że to było bezpieczne źródło prądu. Liczyli na to, że dostaną ten rosyjski gaz z Nord Streamem, tylko Nord Stream ktoś wysadził i się nagle okazało, że ceny energii i to, co się w tej chwili dzieje w Niemczech, no bardzo mocno rzutują na ich gospodarkę. No my musimy dbać o to, dopóki sobie nie zapewnimy nowych źródeł, na przykład przez elektrownie atomowe, jeżeli chodzi o prąd, no to tutaj w mojej ocenie no trzeba po prostu niektóre rzeczy, tak odbieram też głos pani przewodniczącej, trochę jakby spowolnić, no ale spokojniej przejść przez ten okres, a nie ludziom nagle powiedzieć, no już za zupełne szaleństwo uważam, bo tam się pojawiły takie głosy, że na przykład z gazu ziemnego nie będzie można korzystać. No ja swoją własną mamę przekonałem, żeby z gazu ziemnego korzystała, żeby pieca się pozbywać. Co mam teraz i się powiedzieć, że on znowu ma piec wymieniać? No wydaje się, że jakby jest za dużo ideologii w tym, a za mało takiego zdrowego rozsądku i jakby pogodzenia się z tym, że jednak świat po tej wojnie się mocno zmienił, a jak widzicie, no ta wojna nie widać, żeby się miała skończyć, a Rosjanie jakby prowadzą brutalną wojnę też tymi oddziaływaniem na energię, więc no ja bym tutaj był zwolennikiem tego, żeby program Czyste Powietrze jakby urealnić, jeżeli chodzi o kwoty, a z drugiej strony, żeby spowolnić te daty, o których mówiła pani przewodnicząca, no bo my po prostu tego nie zdążymy zrobić i to, czy to będzie kwestia Więcborka, czy to będzie Starego Fordonu, czy innych miejscowości, gdzie głównie jest zabudowa jednorodzinna i ludzie palili w piecach, no to ona będzie dotyczyła wszystkich, więc mam nadzieję, że ta refleksja przyjdzie, ale ja dziękuję za ten głos, bo uważam, że te głosy również z samorządu powinny do nowego rządu i do parlamentu płynąć, żeby no po prostu jakby dostosować się do tych okoliczności, na które przecież myśmy nie mieli wpływu, że się tak świat pod tym względem zmienił, więc ja przyjmuję ten głos i pozwolę się skierować interpelację w tej sprawie, prześlę kopię tej interpelacji pani przewodniczącej. Jeżeli mogę jeszcze pana posła prosić o jedną rzecz, jak już pan poseł powiedział o złożeniu interpelacji, żeby rozszerzyć krąg nie tylko na osoby fizyczne, ale również prawne, czyli wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. No tak, bo to, że ktoś mieszka w kilka mieszkań. Dokładnie. W tej chwili Czyste Powietrze jest tak jakby tylko z możliwością dla osób fizycznych. Nie jest ten krąg rozszerzony na większe Rozumiem. Obiekty, które opalają No tak, a w PRL-u jeszcze ludzie dostawali przydziały na przykład na budynek wielorodzinny. Tak. Jaki on miał na to wpływ? Okej, okay, tak przyjmuję to. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A jeszcze pan radny Antczak do pana posła. Się nie spodziewałem takiego zainteresowania, bo ja to skromny z natury jestem. No, bardzo proszę, pan radny. Muszę panu zadać pytanie, w ogóle chciałbym uzyskać informację. Nie wiem, co się w rządzie dzieje, bo już w ogóle się prawie tym nie interesuję, no ale wie pan co, w krótkim czasie, jestem 34 lata sołtysem, to trochę tych rządów przeżyłem, nie? Nigdy takich jaj nie było jak teraz. Mamy fajnych ludzi, z pół roku jest na stanowisku zwolniony, przychodzi następny zwolniony, przychodzi następny, który można działać nie tylko dla wsi, tam gdzie jestem, na wsi Runowo, mieszkamy w wsi Runowo, ale dla gminy. Pomoc jest zabójcza. Rozchodźmy się od nadleśnictwa, o nadleśniczego. I on jest znowu, nie wiem co będzie, no wczoraj się dowiedziałem, że poprzedni nadleśniczy już poszedł do Piły, już od dziś nie pracuje, zwolniony. Co się dzieje w tym kraju? Bo ja już nie wiem, naprawdę by trzeba było się zająć, żeby nam nie zwalniali fajnych ludzi, którzy współpracują. To nie tylko ze sołectwami, ze szkołami i tak dalej, bo to są fajni ludzie, takich nam potrzeba. I żeby pan na to mi odpowiedział. Ja też mam dobre doświadczenia i muszę powiedzieć, że wiele dobrych inicjatyw z leśnikami udało mi się przeprowadzić. Z tym, że no, ja się zastrzegam na początku, ja się staram jakby w samorządzie o polityce nie mówić, natomiast no, każda nowa władza, prawda, ma takie tendencje do tego, że no, niekoniecznie patrzy na kompetencje, a chce mieć ludzi, których zna albo którym ufa. Moja babcia mawiała tam, że zabory przeżyliśmy, okupację przeżyliśmy, to i ten trudny czas pewnie przeżyjemy, więc przy pana doświadczeniu to pewnie za te 4 lata pan powie, że już pan jest sołtysem, kolejne kilka, no nie gniewajcie się, no jakby z mojej perspektywy ja bym sobie życzył, żeby głównie decydowały kompetencje i decydowało doświadczenie ludzi, no ale póki co jest jak jest, trzeba to po prostu przetrwać, a uważam, że dobre inicjatywy trzeba zgłaszać i oczekiwać ich realizacji i tym optymistycznym akcentem. Jeszcze raz bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Beata Lida.
Panie pośle, ale proszę usiąść, spokojnie, proszę usiąść. Nie będziemy tutaj wywoływać do tablicy. Ja tylko chciałam pana prosić, jak już będzie pan, że tak powiem, składał tą interpelację odnośnie między innymi czystego powietrza, aby te relacje dotacyjne były znacznie, że tak powiem, korzystniejsze jednak dla osoby składającej wniosek, a mam na myśli przede wszystkim właśnie emerytów i rencistów, którzy znikąd tych pieniędzy mieć nie będą. Jeżeli ktoś tam pracuje, prowadzi firmę i tak dalej, wiadomo, że sobie poradzi. Natomiast mówiąc już o ludziach, którzy mieszkają bardzo często sami, wymiana takiego pieca jest dla nich praktycznie dzisiaj nieosiągalna. Stąd też może warto by było też do tej interpelacji dorzucić właśnie tę kwestię, aby jednak pochylić się nad tymi osobami, że tak powiem, z niskimi dochodami. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Wenda. Ja jeszcze w tej kwestii chciałem dopowiedzieć, bo oczywiście dotacja przysługuje... Panie Andrzeju, poproszę o mikrofon włączenie. Włączony mam. A to bliżej poproszę, bo nie... Chciałem dopowiedzieć jeszcze do tego tematu, żeby uzyskać jakąkolwiek dotację, trzeba się posłużyć dochodami. Oczywiście im mniejszy dochód, tym większa dotacja, ale to działa w dwie strony, bo później trzeba taką instalację oczywiście utrzymać. A wtedy dany petent, konsument z reguły nie ma takich środków, żeby tą daną instalację utrzymać. Trzeba to powiedzieć wprost. Jeśli on nie ma pieniążków na to, żeby zmienić instalację, wymiany źródła ciepła, to trzeba przecież też powiedzieć, że późniejszym etapem jest utrzymanie tej instalacji, czy to będzie pompa ciepła, czy jakieś inne źródło spalania. Także to naprawdę później przechodzi na barki gminy opieki społecznej, która no, w tym momencie będzie obciążona dodatkowymi kosztami utrzymania. Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan burmistrz Waldemar Kuszewski. Panie pośle, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, wsłuchując się w te głosy, myślę, że trzeba powiedzieć i podkreślić to, że od pewnego czasu mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem energetycznym, ale i też cały czas mamy bardzo duży problem z ubóstwem energetycznym. I mamy świadomość tego, o czym przed chwilą była mowa, że wymienić kocioł to jest jedno, natomiast wymienić na optymalne źródło ciepła, na które nas później będzie stać, żeby utrzymać, to jest naprawdę w tej chwili wielka zagwozdka. Ja powiem tak, że docierają do nas bardzo niepokojące sygnały, ponieważ jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, są firmy oczywiście, które realizują w pełni ten program, gdzie pomagają potencjalnemu beneficjentowi złożyć wniosek, przeprowadzić cały proces inwestycyjny, niejednokrotnie nawet umożliwiają skredytowanie na krótki czas tego przedsięwzięcia, bo musimy pamiętać o tym, że tutaj jest mowa o refinansowaniu, czyli musimy najpierw zapłacić, później otrzymujemy środki. Natomiast to, co najbardziej niepokojące jest to, że okazuje się, że są osoby, które praktycznie nie mają prawie żadnych dochodów, a docierają do tych osób firmy, które proponują wymianę źródła ciepła i na przykład niedawno rozmawialiśmy o takiej sytuacji, proponują wymianę na pompę ciepła, gdzie dom naprawdę do pełnej termomodernizacji wiele brakuje. I co jest najbardziej niepokojące, że dla tego mieszkańca no teoretycznie jest wszystko fajnie, będzie wygodnie, bo pompa będzie działała, natomiast on nie zapłaci, nie będzie w stanie zapłacić za prąd. Wiadomo, że firma, która to instaluje, no nie bierze za to odpowiedzialności, natomiast zostawi z tym mieszkańca, a jestem przekonany, że ten mieszkaniec trafi do nas i przyjdzie z ogromnym rachunkiem za energię elektryczną i powie, no panie burmistrzu, no trzeba mi pomóc, bo co, mam zamarznąć? I to jest bardzo niepokojący sygnał, natomiast chciałbym też podkreślić, że my jako gmina jesteśmy, padliśmy też ofiarą tego całego zamieszania, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, wybuchu wojny na Ukrainie.
bo przez kilka lat procedowaliśmy z Polską Spółką Gazownictwa. Było przygotowana już pełna dokumentacja ze wszelkimi pozwoleniami na gazyfikację Więcborka, co w przypadku samego miasta, zwartej zabudowy, gdzie są kamienice, rozwiązanie instalacji gazowej byłoby najbardziej optymalne. Natomiast ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów, drastyczny wzrost cen wykonawstwa, pomimo tego, że udało się również pozyskać środki zewnętrzne z programu operacyjnego, które miały wesprzeć tą inwestycję, natomiast zarząd PSG nie podjął tematu, nie zrealizował go ze względu na to, że przestało to się po prostu finansowo opłacać, a żaden członek zarządu nie podpisze się pod projektem inwestycyjnym, który się po prostu nie spina i nie bilansuje i nie ma stopy zwrotu w odpowiednim czasie. Dlatego też jak najbardziej podpisuję się pod tym, co zostało tutaj wcześniej powiedziane. Ja też wspominałem o tym programie Ciepłe Mieszkanie. To jest między innymi właśnie ten program, który ma umożliwić właścicielom mieszkań, jak również wspólnotom mieszkaniowym pozyskanie środków na wymianę źródeł ciepła czy termomodernizację. Bliższe informacje będziemy jeszcze udzielać. Kiedy nasz wniosek zostanie rozpatrzony, wtedy ogłosimy też nabór i na pewno będziemy informować o tym mieszkańców. Natomiast to, co bardzo mnie zaniepokoiło na spotkaniu u pana marszałka, kiedy podkreśliłem jeszcze raz, że wymieniono 100 tysięcy pieców, a 128 tysięcy jeszcze jest do wymiany. Jeżeli ja usłyszałem od jednego uczestnika tej debaty, że te 100 tysięcy osób to są ci światli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wiedzieli, że jest uchwała antysmogowa i dlatego wymienili piece, to szanowni państwo, ja jestem w stanie podjąć rękawicę i przeprowadzić ankietę wśród naszych mieszkańców, kto wymienił piec i dlaczego go wymienił i czy miał świadomość tego, że jest uchwała antysmogowa i że teoretycznie od 1 stycznia 2024 piece pozaklasowe nie powinny funkcjonować. Mimo tego, szanowni państwo, że my na każdym zebraniu sołeckim od kilku lat powtarzaliśmy, jest uchwała antysmogowa, z tym, że mamy też świadomość tego, że po prostu ludzi na to nie stać i dlatego odwlekają to w czasie, a nie ze względu na to, że nie chcą żyć w czystym środowisku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy jeszcze ktoś by chciał zadać pytania? Czy jakąś... W takim razie dziękuję. Dziękujemy bardzo panu posłowi za to, że odpowiedział na nasze pytanie. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan burmistrz Waldemar Kuszewski. Panie pośle, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Otrzymaliśmy w styczniu jeszcze odpowiedzi, które wpłynęły do nas z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Dotyczy interpelacji, które zostały złożone w miesiącu listopadzie i pozwólcie Państwo, że odczytam. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w nawiązaniu do pisma z 12 grudnia 2023 roku przekazane za pośrednictwem pisma zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2023 dotyczący prośby o podjęcie czynności związanych z konserwacją cieku strugi Lubcza informuje, że przetarg na wykonanie konserwacji na powyższym cieku z uwagi na przekroczenie kwoty inwestorskiej nie został rozstrzygnięty. Przedstawiciele nadzoru wodnego w Nakle nad Notecią przeprowadzili wizję terenową na wnioskowanym terenie, podczas której nie stwierdzono zatorów, które powodowałyby w istotny sposób spowolnienie przepływu wody w cieku. Jednocześnie należy zauważyć, iż suma opadów na powyższym terenie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku wynosiła prawie 450 mm na metr kwadratowy, dane ze stacji w Sypniewie. Zadanie związane z konserwacją cieku strugi Lubcza zostało ponownie zgłoszone do planu utrzymania na rok 2024. Podpisał pełniący obowiązki dyrektor Konrad Wiśniewski. I szanowni państwo, odpowiedź na drugą interpelację złożoną przez pana radnego
Stanisława Piłkę. Odpowiadając na pismo z dnia 12 grudnia 2023 roku przekazujące interpelację radnego Rady Miejskiej w Więcborku pana Stanisława Piłka dotyczącą remontów nawierzchni oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Runowo-Krojeńskie-Bożyszkowo, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że remonty nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 odbywają się sukcesywnie, począwszy od roku 2019, kiedy to od kilometraża 0,150 do kilometraża 1,150 ułożono cienką warstwę na zimno typu Slir Seal z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Nową warstwę ścieralną na nawierzchni przedmiotowej drogi wykonano w roku 2020 od kilometraża 2,86 km do kilometraża 2,600, a następnie w roku 2023 od kilometra 120 do 2,86 km. Odnowy kolejnych odcinków zaplanowane są na lata 2025-2030. Do czasu ich wykonania droga będzie monitorowana i w ramach bieżącego utrzymania będą prowadzone wszelkie niezbędne prace utrzymaniowe. Ponadto informujemy, widzimy konieczność poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych. Jednakże duże potrzeby związane z utrzymaniem istniejącej sieci dróg oraz ograniczone środki finansowe pozwalają na realizowanie jedynie najpilniejszych zadań. W celu procedowania zadania zgodnie z obowiązującymi zasadami właściwa jednostka samorządu terytorialnego, gmina Więcbork, powinna zwrócić się do województwa z wnioskiem dotyczącym ewentualnej wspólnej budowy ścieżki rowerowej. W przypadku potwierdzenia przez województwo współfinansowania zadania możliwa będzie realizacja w oparciu o porozumienie określające zasady przygotowania budowy przy założeniu, iż inicjator przedsięwzięcia podejmuje się opracowania dokumentacji projektowej. Budowa będzie mogła być zrealizowana w oparciu o odrębne porozumienie określające partycypację w kosztach, termin oraz obowiązki stron porozumienia. Należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa pod warunkiem dysponowania przez zainteresowane strony środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel, podpisał zastępca dyrektora do spraw inwestycji magister inżynier Leszek Nitka. Ja, jeżeli Państwo tylko pozwolą, dopowiem jedną rzecz, ponieważ wczoraj widziałem się i rozmawiałem z kierownikiem rejonu dróg, Zarządu Dróg Wojewódzkich i dobra informacja, ponieważ wszystko wskazuje na to, że już w miesiącu lutym zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na remont drogi wojewódzkiej 189 na odcinku 4 km 240 metrów od granic województwa kujawsko-pomorskiego w kierunku Sypniewa. Jeżeli to wszystko zostanie zrealizowane, to nowa nawierzchnia poszerzona do 6 metrów będzie wybudowana jeszcze w tym roku i będzie zakończenie tego pierwszego etapu będzie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 189 z naszą niedawno wybudowaną w zeszłym roku drogą Sypniewo-Wybudowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy wszyscy otrzymali odpowiedź na swoje interpelacje? Bardzo proszę, pan radny Wenda. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, panie pośle, ja może się ustosunkuję do tej odpowiedzi Polskich Wód, bo tak to uważam, że i tak to ja wnioskuję, że na dobrą sprawę rolnicy, których teraz płody zostały zniszczone poprzez te rozlewiska ze Strugi Lubcza, mogą się ubiegać do Polskich Wód o odszkodowania. Skoro jak już się studnia zaczęło, to czyli już się pojawił ten pożar, zaczęto studnię kopać, bo tak to trzeba nazwać, pojawił się tam jakiś sprzęt, który częściowo rozładował, ale to była spóźniona reakcja już o wiele za późno, trzeba było reagować o wiele wcześniej. Wiadomo było, że jest ten ciek wodny zaniedbany. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić, że jest twór, który zarządza wodami i on nie potrafi zadziałać w odpowiednim momencie. Przecież można zlecić, jest spółka wodna, można usiąść, rozmawiać, a nie jak już się zalało, praktycznie wiele gospodarstw podtopionych, łąki zalane na dobrą sprawę. Gdzie ci rolnicy mają w tej chwili się udać? Do Wód Polskich?
No chyba tylko i tyle, bo inaczej tego nie rozumiem. Więc ktoś powinien za to ponieść konsekwencje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi czy zapytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Wenda. Pani przewodnicząca, panowie radni, Wysoka Rado. Właśnie w związku z tą trudną sytuacją hydrologiczną występującą na terenie gminy Więcbork z powodowanymi długotrwałymi opadami atmosferycznymi wnoszę do pana burmistrza o spotkanie z władzami spółki wodnej celem wypracowania strategii usuwania miejscowych zagrożeń, być może pomocy innych form działania. No i jest druga jeszcze interpelacja. Droga powiatowa była Sypniewo-Bożyszkowo. No nadaje się ona do niezwłocznego remontu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jeśli nie widzę, ogłaszam 15 minut przerwy. Wznawiamy obrady 70. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Przechodzimy do punktu 10. Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na temat realizacji zadań w roku 2023 i prezentacja planowanych przedsięwzięć na rok 2024. Bardzo proszę, pani dyrektor Joanna Sojatońska. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, bardzo jest mi miło, że kolejny rok mogę zaprezentować sprawozdanie z roku 2023. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest przyjaznym miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Poprzez współpracę z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego, otwartość na wszystkie grupy społeczne, wspieranie inicjatyw oddolnych, współpracę z różnymi partnerami jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniając w ten sposób potencjał kulturalny, społeczny i ekonomiczny gminy Więcbork. Struktura zatrudnienia w naszym ośrodku kultury to 8 osób na umowę o pracę, 17 osób na umowę zlecenie, 7 osób współpracujących, prowadzenie zajęć wokalnych, prowadzenie Międzyborskiej Orkiestry Dętej, zajęć w sekcji instrumentów dętych drewnianych, obsługa akustyczna i oświetlenie imprez, prowadzenie warsztatów tanecznych, prowadzenie klubu wolontariackiego, czy też prowadzenie warsztatów filmowych. Edukacja kulturalna w Ośrodku Kultury w Więcborku i w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. Prowadzimy zajęcia stacjonarnie i z częstotliwością codzienną. 19 grup pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku i WTK w Sypniewie. Jest to 260 osób w wieku od 4 do 86 lat. I teraz możecie państwo sobie zerknąć, jakie grupy pracują w Ośrodku Kultury. Grupa teatralna seniorska, ilość uczestników to 14 osób. Prowadzącymi zajęcia jest pani Renata Bloch i pan Ireneusz Bona. Grupa teatralna dziecięco-młodzieżowa, ilość uczestników to 15 osób, prowadzący pani Renata Bloch. Również pani Renata prowadziła koło recytatorskie w ubiegłym roku, ilość uczestników to 5 osób. Agata Pufal prowadziła sekcję wokalną, w której uczestniczy 9 osób. Również Agata Pufal prowadziła sekcję instrumentalną, naukę gry na pianinie. Uczy się w tej chwili 8 osób. W ubiegłym roku prowadzącym jest Agata Pufal. W WDK Sypniewie są zajęcia plastyczne w Akademii Skrzata. Również są zabawy z językiem angielskim. Prowadzącym zajęcia jest Julia Kubera. W tej chwili uczestniczy 23 uczestników w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. Również w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie jest koło emerytów, które panie odbywają zajęcia rękodzielnicze. Prowadzącym zajęcia jest pani Anna Łopuska. W tej chwili uczestniczy 11 osób na tą grupę. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku jest sekcja plastyczna, którą prowadzi pani Brygida Fertykowska. Są to dzieci w różnym wieku. Uczestniczy w tej chwili 26 osób na te zajęcia. Akademia Skrzata odbywa się raz w tygodniu. To są zajęcia umuzykalniające i zajęcia plastyczne dla najmłodszych dzieci od 4 do 6 roku życia. Prowadzą je pani Brygida Fertykowska i Agata Pufal. W tej chwili uczestniczy 15 osób
na zajęciach. Więcborskie Mazuretki to kolejna grupa. W tej chwili jest to 14 osób w różnym wieku, w różnym stopniu zaangażowania i są młode osoby, które dochodzą, małe dzieci w zasadzie, które dochodzą do grupy, więc nie zawsze występują w pełnym składzie. Prowadzi te zajęcia pani Brygida Fartykowska. Więcborska Orkiestra Dęta. W tej chwili jest uczestników 19 osób. Prowadzącym jest Dariusz Sobieralski i Ryszard Janusz. Formacja taneczna, tutaj na zdjęciach jest formacja starsza, również jest młodsza formacja. W tej chwili jest to 15 osób, które pod opieką pani Sandry Pasieki szlifują swoje talenty taneczne. Sekcja wokalna dla seniorów, w tej chwili jest to 12 osób, prowadzącą zajęcia jest Agata Pufal. Odbywają się również warsztaty rysunku i malarstwa. 23 osoby uczestniczą na te warsztaty, prowadzącym jest pan Zbigniew Jastrowski. Od ubiegłego roku działają również zajęcia szachowe dla dzieci. W tej chwili jest to 21 osób, prowadzącym jest Patryk Kazaniecki. W Ośrodku Kultury również działa od ubiegłego roku klub wolontariusza i zajęcia artystyczne dla młodzieży. Prowadzącym jest Kacper Sosnowski. Ilość uczestników to 22 osoby. I warsztaty filmowe, które prowadzi pani Ewa Piątek. W tej chwili uczestniczy na te zajęcia 8 osób. Jeżeli chodzi o działalność kulturalną, to w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 90 wydarzeń, w których uczestniczyło 15 378 osób. Również wspomagaliśmy i byliśmy partnerem dla 28 wydarzeń. I teraz zapraszam do obejrzenia króciutkiego takiego skrótu przypominającego. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w roku 2023. Udało nam się zrealizować 3 projekty. Pozyskana kwota dofinansowania to 144 tysiące. Wartość projektów, które zrealizowaliśmy, to 171 224 zł i 37 groszy. Pierwszym projektem, o którym chciałabym powiedzieć, to zakup wyposażenia kina plenerowego oraz przygotowanie terenu zielonego wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na potrzeby działalności letniego kina plenerowego. W ramach tej inwestycji kupiliśmy ekran przenośny pneumatyczny, kupiliśmy projektor, nagłośnienie, a także stoleżaków i dzięki temu projektowi możemy realizować kino letnie w różnych miejscach na terenie gminy Więcbork. I udało się także przy okazji tego projektu przygotować teren zielony koło Ośrodka Kultury, tak żebyśmy mogli w tej bliskości również wyświetlać kino letnie. Tutaj są zdjęcia zakupionego sprzętu. Kolejny projekt to projekt Krajna Lab, lokalne działania warsztatowo-projektowe. To był dość ciekawy projekt składający się z kilku etapów, w ramach którego pracownicy Ośrodka Kultury nauczyliśmy się tworzyć diagnozę potrzeb i diagnozę zasobów naszej gminy, a także potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Kolejnym etapem było ogłoszenie konkursu na inicjatywy mieszkańców i w ramach pozyskanych środków mieszkańcy wnioskowali o realizację inicjatyw swoich pomysłów na marzenia, na zajęcia, na zadania kulturalne, które chcieliby zrobić w swoich małych społecznościach. I tutaj widzicie Państwo zdjęcia z pierwszego projektu, to jest koło gospodyń wiejskich w Runowie Kraińskim, miało warsztaty
warsztaty florystyczne, a także mieli spotkanie z seniorami, w czasie którego pokazywały panie to, co stworzyły na warsztatach florystycznych. Grupa harcerska Gwardia wydała swoją płytę, nagrała płytę w studiu nagrań z pomocą instruktorów. Odbyły się także dwa koncerty promujące tą płytę. To jest płyta z piosenkami harcerskimi i patriotycznymi. Formacja taneczna złożyła również wniosek na zajęcia taneczne dla młodzieży, osób dorosłych. Dzięki temu mogły się odbyć liczne warsztaty taneczne dla mieszkańców gminy. I Fundacja Pozytywna Energia z Jastrzębca złożyła projekt na warsztaty międzypokoleniowe dla seniorów z Jastrzębca i uczniów szkoły podstawowej w Jastrzębcu. Kolejny projekt to projekt Bardzo Młoda Kultura, Muzyczna Podróż i Silent Disco. W ramach tego projektu ponownie zrobiliśmy diagnozę potrzeb, tym razem młodzieży, skupiliśmy się na młodzieży, tak żeby dowiedzieć się, co w duszy gra młodym ludziom, co chcieliby i czego oczekują od ośrodka kultury, a także od instytucji różnych w naszej gminie. I młodzież wspólnie przygotowała panel muzyczny, gdzie opowiadała o swoich gustach muzycznych, o tym, czego słuchają, o subkulturach, jakie tworzą się wokół danego gatunku muzycznego. Zaprosili do współpracy różnych ekspertów muzycznych, także było to bardzo ciekawe spotkanie, a później przygotowali Silent Disco. Ten projekt jakby pomógł młodzieży pokazać, że jeżeli chcą coś zrobić, to mogą i to był bardzo fajny efekt tego projektu, że młodzież się zaangażowała i otwarcie mówi, czego oczekuje od nas jako instytucji kultury i tu jest bardzo fajny wydźwięk. Po tej współpracy została grupka młodzieży zaangażowana, która chce dalej z nami współpracować, chce działać kulturalnie, rozwijać się w instytucji kultury, także myślę, że będzie to bardzo owocne na przyszłość i dla rozwoju naszej instytucji. Kolejne ważne wydarzenie, które odbyło się w ubiegłym roku, to reaktywacja Kina Promień. Otwarcie kina nastąpiło 11 listopada. Z okazji Święta Niepodległości. W ten dzień wyświetliliśmy po raz pierwszy od dłuższego czasu nowość w naszym kinie. Był to film Chłopi, a także przygotowaliśmy spotkanie z artystką, z Kamilą Michałowską, która malowała do filmu obrazy. Jeżeli chodzi o kino, to na ten moment znamy dane, ile osób odwiedziło kino do końca roku. Było to 2879 osób i odbyło się około 40 seansów. Jest to bardzo dobry wynik, bo było to zaledwie 6 weekendów do końca roku. Na ten moment współpraca przebiega bardzo dobrze i na ten moment dostaliśmy odpowiedź, że kino zostaje w Więcborku, więc póki co wiemy, że do lata, bo kina przeważnie grają od jesieni do lata, ta współpraca będzie utrzymana i mamy nadzieję, że dalej to będzie tak dobrze współpracowało. Dobrze działało. I teraz jeżeli chodzi o planowane przedsięwzięcia, w roku 2024 będziemy prowadzić niezmiennie działania kulturalne, działania edukacyjne w naszym ośrodku kultury. Marzy nam się, aby przygotować artystyczną stolarnię i pracownię ceramiczną w instytucji kultury. Pracujemy nad tym, żeby pozyskać środki zewnętrzne, pracujemy nad tym, żeby przygotować pomieszczenie, więc mam nadzieję, że uda się zrealizować ten cel. W ramach działalności kulturalnej chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom, gościom i turystom Dni Więcborka jako to wydarzenie, które co do zasady jest imprezą rozrywkową, a dla równowagi planujemy przygotować i pozostawić jak gdyby ten cykl więcborskiej sceny letniej, wprowadzić cykl koncertów promenadowych, takich, gdzie niekoniecznie scena będzie tym głównym punktem, ale być może artyści będą się przemieszczać, być może będzie to orkiestra na rowerze, różne pomysły, które gdzieś tam w przestrzeni miejskiej Więcborka się pojawią. Jeżeli chodzi o ważne wydarzenia dla naszej instytucji, to planujemy również utrzymać i kolejną edycję przygotować konkursu, mistrzowskiego kursu wokalnego. Dzięki współpracy, która została nawiązana z państwem Dober, do Więcborka, do Ośrodka Kultury wczoraj przyjechał fortepian koncertowy. Jest to fortepian 125-letni, podarowany przez pana Andrzeja Dobera w użyczenie na ten moment do Ośrodka Kultury. Jest to fortepian z górnej półki firmy Stanway & Sons, także są to bardzo dobre fortepiany. Jesteśmy umówieni na 12 lutego z stroicielem, z renowatorem
który przyjedzie. Jest to pan, który obsługuje międzynarodowy festiwal, międzynarodowy konkurs Chopinowski i przyjedzie fortepian obejrzeć, zobaczyć, ale według oceny państwa Dober jest to fortepian, na którym można w tej chwili grać i tak faktycznie jest. Można na nim grać, on wymaga troszeczkę poprawek takich bardziej stolarskich niż wymiany, bo cały sprzęt jakby w środku jest sprawny, więc ten fortepian zasili... Ja bardzo proszę o spokój, tak? Ten fortepian będzie wykorzystywany na naszej sali na potrzeby koncertowe, więc będą mogli artyści na nim grać i co najważniejsze, mistrzowski kurs wokalny będzie już z taką oprawą na prawdziwym fortepianie, więc to jest też bardzo, bardzo tutaj ważne. Jeżeli chodzi o kino, to już mówiłam, że planujemy tą współpracę utrzymać i kolejnym etapem prac remontowych w Ośrodku Kultury jest wymiana instalacji elektrycznej. Przygotowujemy w tej chwili dokumentację, która pozwoli najpierw zrobić analizę, co jest do wymiany w instalacji elektrycznej, dlaczego ona nieraz zawodzi. Przygotowana zostanie dokumentacja, przygotowany zostanie kosztorys. Będziemy aplikować o środki zewnętrzne z pomocą gminy Więcbork na ten cel, tak żebyśmy mogli, żeby budynek był sprawny w pełni. Jeżeli uda się pozyskać z tego tytułu pomieszczenia, to, bo jest taka szansa, że te w tej chwili duże, nie wiem jak to nazwać, szafy elektryczne zajmują bardzo dużo miejsca. Jeżeli przyjdzie nowa instalacja, będzie zamontowana, ona będzie dużo mniej powierzchni zajmowała, więc być może uda się wygospodarować pomieszczenie na kolejną pracownię artystyczną. Wnioskowaliśmy również do Ministerstwa Kultury o wymianę okotarowania i zamontowanie mechaniki scenicznej. Jeszcze nie ma w tej chwili wyników konkursu. Jak tylko będą, to damy znać, co się udało lub też nie, bo bywa różnie. Konieczny również jest w kolejnym etapie remont zaplecza sceny i garderoby przy scenie, które wymagają remontu. To są jakby te ostatnie pomieszczenia, w których jeszcze w tej chwili nie zrobiliśmy remontu. Także dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, Szanowni Państwo. Czy są jakieś pytania, uwagi, pochwały? Nie ma. Bardzo proszę, Pani Radna Beata Lida. Ja przepraszam, że tutaj, że tak powiem, z tylniego rzędu. Ja powiem tak, analizując faktycznie to, co Pani Dyrektor zamieściła w swoim sprawozdaniu, przy takiej liczbie osób, no to chylę czoła, że udało się to wszystko, że tak powiem, zrobić, tak? Bo wiem, ile to pracy kosztuje, ile czasu to zajmuje, a faktycznie jakby każdy miesiąc jest wypełniony do, tak naprawdę, do granic chyba możliwości, fizycznych możliwości pracowników. Natomiast oddźwięk tego, co w tym roku, czyli w 2023 się zadziało, no tylko pozytywnie, więc fajnie. Ja się bardzo z tego też cieszę i Pani Dyrektor bardzo gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę, Pan Jan Antczak. Liczyłam na to, Panie Janku. W sumie nie chciałam nic powiedzieć, ale muszę powiedzieć, Pani Dyrektor, naprawdę się dużo działo i żeby się działo jeszcze więcej. Dziękujemy Pani za to, co się działo i za to, co będzie się działo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Radny Mateusz Łański. Mam takie pytanie, może nie usłyszałem, więc już przepraszam na początku, ale jaka jest, kto jest przewidywany na dni Więcborka jako gwiazda w tym roku? Tak, ja nie mówiłam tego, ale dziękuję za to pytanie, chętnie odpowiem. W ubiegłym roku po dniach Więcborka zrobiliśmy ankietę, sondę, w której dość spora ilość mieszkańców oddała głos. Wybrano wtedy Vito Bambino i na drugim miejscu był Lemon, na trzecim pamiętasz, Julia? Grubson. I z tymi trzema artystami prowadziliśmy negocjacje i nie udało się niestety podpisać umowy z Vito Bambino. Na drugim miejscu jest Lemon. Już powiem, dlaczego Vito Bambino nie. Vito Bambino, jak rozmawialiśmy w tym roku, w ubiegłym roku na temat podpisania umowy, powiedział, że tak, pod warunkiem, że będzie to koncert biletowany. No i wtedy stwierdziliśmy, że dobrze, zrobimy jakieś opaski, złotówkę, coś takiego, wymyślimy, że można będzie to zbiletować, a nie będzie to obciążeniem dla mieszkańców. No i jak już przyszło co do czego i chcieliśmy podpisać umowę pod koniec ubiegłego roku, to Vito Bambino się wycofał, ten artysta, czy jego menadżer się wycofał i powiedział, że absolutnie
absolutnie Dni Miasta w tym roku nie będą grali, więc no na tego artystę młodzież jeszcze będzie musiała poczekać. Natomiast podpisaliśmy umowę z drugim artystą, który tam była różnica około 30 głosów, więc Lemon na drugim miejscu i z nim mamy podpisaną w tym momencie umowę. Koncert odbędzie się 28 lipca, w niedzielę o godzinie 21. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pozwolę sobie udzielić najpierw głosu. Pani dyrektor, muszę powiedzieć tak, że naprawdę wiele się zmieniło w Domu Kultury, to jest prawda. Nawet wygląd i zewnętrzny, i wewnętrzny bardzo chwalę. Nie chwalę za mocno, żeby nie pozostać na tym, co oczywiście jest. Widać, co się dzieje. Mówiłam też i chwaliłam i zauważyła też to pani na tym spotkaniu, nad którym byliśmy z panem burmistrzem, o tym, co się dzieje w Domu Kultury i taka moja uwaga, żeby następnym razem zaprosić wszystkich radnych, żeby wszyscy mogli zobaczyć i przekazywać tą informację, bo rzeczywiście nie każdy wie, co się dzieje. Mam tylko jedną taką małą uwagę. I zapytanie. Pierwsze zapytanie będzie takie. Co się dzieje z tym projektem, który kiedyś pani nam przedstawiała, nie wiem, czy to było na sesji, czy na komisji, z wystrojem wewnętrznym Domu Kultury, który miał się zadziać? Na dole takie tam były rzuty i tak dalej. Czy to jest w trakcie, czy to już po prostu jesteśmy poza tym? I kolejna sprawa, którą też zgłaszają do mnie mieszkańcy, że niewystarczającym medium jednak dotyczącym funkcjonowania i informowania ludzi jest Facebook. Nie każdy też, słyszałam ostatnio taki zarzut, ja wiem, że tego się nie da zmienić, ale trzeba to też nagłaśniać, że dużo osób szuka miejsko-gminnego ośrodka kultury, a niekoniecznie Margolki, bo nie wiedzą, że Margolka to jest właśnie Dom Kultury. Weszłam dzisiaj na waszą stronę internetową, ona też nie jest aktualna często. Sama strona tak, ale ludzie też często szukają w wydarzeniach. Zatrzymaliście się na 20 grudnia, jakieś tam, nie ma tego kalendarza, tak? Nie wpisujecie działań, które zaczynają się w Domu Kultury. Nie jest to aktualizowane i dużo osób na przykład przeoczyło koncert ten, który był, my wiemy, tak? Jesteśmy zapraszani, ale nie każdy też, dużo osób jednak korzysta ze strony internetowej, a nie z Facebooka, czy różnych innych rzeczy. Moja prośba jest taka, żeby jednak trochę jeszcze wrócić do zawiadamiania ludzi z XX wieku, niekoniecznie z XXI. Plakaty, informacje, nie wiem, szkoły, słupy, ogłoszenia do sołtysów, żeby wieszali na tablicach. Szczególnie też moja prośba o kino. Nie każdy nawet wie w Więcborku, słuchajcie, że na Więcborku działa kino w tej chwili. Nie wiedzą, jakie są seanse. Ja wchodzę często na waszą stronę, wchodzę na teraz pokazało się też repertuar na stronie gminy Więcbork, więc no, ci, którzy są internetowi, wiedzą. Ale żeby jeszcze to bardziej tak funkcjonowało, bardziej dla osób jednak starszych, ja wiem, że oni też są facebookowi, ale jednak nie każdy jeszcze, nie? Także żeby zwrócić taką większą uwagę na informacje i żeby ta informacja docierała jednak do wielu osób, też myślę bardziej do gminy niż do miasta, bo z tego co się widzi, to dużo osób z miasta jednak przychodzi, bo wie, dużo osób też was odwiedza w Domu Kultury i to tak jakby pocztą pantoflową idzie, ale gmina jeszcze tak trochę kuleje, więc jakby można było to troszkę poprawić, żeby gdzieś tam to jednak umieszczać. A tak naprawdę gratuluję, wielki szacun, ale nie poprzestawajcie na tym. Dobrze, dziękuję bardzo. Czego? Ja rozumiem, ale było do mnie kilka pytań takich, że się to jednak tam nie pokazało na stronie. No mówię, no przekazuję tylko, to nie są jakieś moje, to są tylko takie drobne uwagi, żeby po prostu gdzieś to tam poprawić i żeby to po prostu funkcjonowało jeszcze lepiej.
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, z ciekawości też ściągnęliśmy dane statystyczne ze strony internetowej i tego też się nie spodziewałam. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w ubiegłym roku było 22 tysiące wejść na stronę, a w tym roku było 104 tysiące wejść na stronę. Czyli to, co pani przewodnicząca mówi, że osoby szukają informacji na stronie jak najbardziej, więc tutaj postaramy się, żeby te dane były aktualizowane zawsze bardzo na bieżąco. Jeżeli chodzi o słupy, akcja informacyjna kina była zrobiona też na wioskach. Będziemy to systematycznie wdrażać, tak jak się będzie repertuar zmieniał, raz w miesiącu postaramy się rozwiesić. No jest z tym różnie, niektórzy zrywają w Sypniewie, tak widzimy, że są zrywane plakaty, no ale uporczywie będziemy je wieszać, także myślę, że mieszkańcy też zrozumieją, że to jest ważna informacja, nie trzeba jej ściągać od razu. Jeżeli chodzi o ten projekt, o którym pani przewodnicząca wspomniała, jest to jakby instalacja elektryczna została wprowadzona w to miejsce, bo to były te środki, które są w ramach powiatowych pieniędzy przekazywanych dla gmin. Natomiast jeżeli oczywiście po kosztorysie okaże się, że aż tak duża kwota nie jest konieczna na remont tej instalacji elektrycznej, to zrobimy to, o czym mówiliśmy, czyli o tym wystroju wnętrz, aranżacji wnętrz na parterze, żeby ten budynek jeszcze jakby bardziej zachęcał mieszkańców do wejścia. Także to postaramy się zrobić jakby w kolejnym etapie, no bo jakby wymiana kabli, bo częściowo jeszcze są stare, niestety kable miedziane w instalacji, gdzieś tam z gniazdek nam ucieka co chwilę prąd, więc musimy to tym się najpierw zająć. Jak starczy środków, to na pewno przygotujemy też ten parter. A jeszcze mam tylko jedno pytanie. Co z tym pomieszczeniem, w którym stały te stare projektory? Tak, to pomieszczenie jest wyremontowane, jest zakończone i tam mogą się odbywać spotkania, zajęcia. Natomiast pomieszczenie na drugim piętrze Krajiński Park... Ja bardzo proszę o spokój. Krajiński Park Krajobrazowy przekazał harcerzom, więc tam też jest siedziba jakby harcerzy, grup młodzieżowych, które chcą się spotykać. Także to jest na drugim piętrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. A, bardzo proszę, pan burmistrz. Przepraszam, nie zauważyłam. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani dyrektor, ja w imieniu własnym i myślę, że mieszkańców też chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za to, co się wydarzyło w roku 2023, bo tak jak na załączonym obrazku, rzeczywiście te migawki były bardzo szybkie, ale to też pokazuje, że w tak krótkim czasie pokazało się wiele tych migawek, czyli wiele rzeczy się działo i to jest zauważalne, zarówno tutaj przez radnych Rady Miejskiej, ale też i przez naszych mieszkańców. I o ile mam świadomość tego, że zawsze jeszcze można coś inaczej zrobić, lepiej zrobić, ktoś nam zwróci jeszcze uwagę, że można coś udoskonalić, natomiast jestem przekonany i to jest widoczne i postrzegane, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, przez mieszkańców, bo to też są opinie mieszkańców, że Ośrodek Kultury w Więcborku rozwija się i rozwija się w bardzo dobrym kierunku i za to bardzo serdecznie dziękujemy. No i oczywiście tradycyjnie prosimy o jeszcze w kolejnym roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Ja mam tylko taką prośbę do pani dyrektor. Proszę wrzucić tę prezentację na stronę internetową, żeby była, tylko przyciąć, znaczy nie co sekundę, tylko może co 3 sekundy, dobrze? Żeby było troszkę wolniej. Dobrze, wykorzystamy wolniejszą muzykę w takim razie, bo to w rytm muzyki się zmienia. Ja jeszcze tylko tutaj dopowiem, bo pani przewodnicząca pytała o Facebook. Już kiedyś też dyskutowałyśmy na ten temat. Jest Margolka, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. Będziemy powoli Margolkę wygaszać, ale póki ona ma 5 tysięcy znajomych, a strona tam 2000 coś, nie chcemy jej zupełnie zamknąć, bo większą ilość osób, do większej ilości osób docieramy przez Margolkę. Tam się jakby równolegle wszystko dzieje, natomiast tak część osób też nam zgłasza, że jeżeli nie wiedzą, że to jest Margolka, to szukają miejsko-gminne. Tam te informacje wszystkie są, ale na profilu osobowym jakby ta interakcja z osobą jest większa. I dlatego póki jest tam 5 tysięcy znajomych, a tu 2,5, staramy się tą stronę jak najbardziej rozpromować, żeby dobić chociażby do tych 4 tysięcy i wtedy Margolkę wygasimy. Chociaż są głosy różne, my między sobą też dyskutujemy, że odciąć po prostu Margolkę i ludzie zaczną szukać
szukać tylko nie. tego, ale no boimy się tak by, jakby zrobić tego od razu, więc pracujemy nad tym, żeby strona miała większą ilość polubień i wtedy wygasimy ten drugi profil. Też czytałam w materiałach, że Margolka może mieć tylko 5000 tak. polubień. Znajomych. To tak? jest profil osobowy i Rozumiem. Tylko jest ograniczenie, nie? Także my też, jest dużo zaproszeń, nie przyjmujemy, bo już nie możemy. Jak tam ktoś się, są osoby, które się wykruszają, to wtedy w to miejsce kogoś, że tak powiem, przyjmujemy, ale to jest 5000 na ten moment. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku z realizacji planu Rady Miejskiej za rok 2023. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Więcborku za 2023. Rada Miejska w Więcborku liczy 15 radnych. W skład struktury, struktury organizacyjnej Rady Miejskiej wchodziło 6 komisji, w tym 5 stałych komisji i jedna doraźna, komisja rewizyjna. Nie będę czytała ich składów, ponieważ każdy przewodniczący następnie przeczyta nam składy tych komisji. Komisja rewizyjna, komisja skarg wniosków i petycji, komisja budżetu i finansów, komisja rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury gminnej i porządku publicznego, komisja oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych i komisja statutowa. Skład Prezydium Rady Miejskiej: Anna Łańska, przewodnicząca Rady, Beata Lita, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Henryk Szwochart, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku. Rada Miejska odbyła 15 posiedzeń. Ilość posiedzeń odbytych przez komisję: komisja rewizyjna 6, skarg wniosków i petycji 5, budżetu i finansów 15, oświaty, kultury, spraw społecznych 11, rolnictwa i ochrony środowiska 15, oraz komisja statutowa, w tym w zeszłym roku 2023 się nie spotykała. Ilość podjętych uchwał przez Radę Miejską w 2023 roku to 83 uchwały. Tu są również wymienione uchwały w poszczególnych działach, nie będę ich czytała, ta informacja ukaże się na stronie internetowej, także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Ilość zgłoszonych interpelacji 35. Problematyka to za chwilę też przedstawią nam panowie na poszczególnych i panie na poszczególnych komisjach, które się też działy. One są jednoznaczne z tym, co się działo też na sesjach Rady Miejskiej. Ponadto w marcu odbyła też się sesja, na której wręczyliśmy nagrodę i wyróżnienia Rycerz. Oraz we wrześniu, tak jak zawsze, sesja, na której zostały wręczone stypendia naukowe, naukowo-artystyczne, artystyczne i sportowe. Podejmowaliśmy uchwały w zakresie budżetu i finansów, oświaty, kultury i sportu, zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki wodnej, ściekowej, rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury gminnej. Uczestniczyli w tym czasami i sołtysi, i oczywiście media, i pan starosta, i pan wicestarosta, oraz radni starostwa, mieszkańcy oraz też kierownicy referatów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Więcbork. Przechodzimy do punktu 12. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Więcborku z realizacji planów pracy za 2023 rok. Jako pierwszego bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Kabatka. Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Komisja rewizyjna liczy 5 osób, przewodniczący Jacek Kabatek, Mateusz Łański zastępca i członkowie Natasza Ksobiak, Dorota Wnuk, Marian Chęć. W powyższym okresie zespoły kontrolne komisji przeprowadziły 4 zaplanowane kontrole. I tak, analiza infrastruktury oświetleniowej przy drogach wiejskich na terenie gminy Więcbork lata 2018-2022, analiza rodzaju i ilości punktów świetlnych oraz kosztów realizacji przedmiotowych inwestycji. Kontrola wydatków poniesionych na organizację imprez masowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku za rok 2022. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2022 na remonty i inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych, dla których gmina Więcbork jest organem prowadzącym, i kontrola wydatków środków pochodzących z budżetu gminy Więcbork przez jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Więcbork
I ponadto w maju 2023 komisja dokonała oceny sprawozdań finansowych jednostek gminnych i wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz wypracowała opinię w sprawie absolutorium dla burmistrza Więcborka. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nataszę Ksopiak bardzo proszę o sprawozdanie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku za 2023 rok. Komisja liczy 5 osób, w której skład wchodzi Brygida Migawa, Jan Andczak, Andrzej Wenda, Stanisław Wegner i moja osoba. W 2023 roku komisja odbyła 5 posiedzeń. Przedmiotem działań komisji jest rozpatrywanie zasadności skarg, wniosków i petycji. W przedmiotowym okresie komisja zweryfikowała petycję z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej oraz zaplanowania postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie zamówienie tego typu urządzeń. Kolejny wniosek obywatelski o podjęcie przez Radę Miejską w Więcborku uchwały w sprawie wpisania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego linii kolejowej Kcynia, nakłonat Notecią, Mrocza, Więcbork, Sępólno Ukraińskie, Ogorzeliny do Wojewódzkiego Planu Transportu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz rewitalizacji wyżej wymienionej linii kolejowej 281 i wpisanie w 2023 roku do nowego Wojewódzkiego Planu Transportu Codziennych Przewozów Pasażerskich PKP na linii kolejowej nr 281. Kolejny wniosek obywatelski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Więcborku dotyczącej podjęcia wspólnie z Polską Spółka Gazownictwa inwestycji o nazwie Gazyfikacja Ziemna Więcborka i zgłoszenie tej inwestycji przez gminę Więcbork do rządowego programu Polski Ład. Zweryfikowała również skargę na burmistrza Więcborka z dnia 26 stycznia 2023 roku w kwestii nieprawdziwych informacji dotyczących datowania rocznicy odzyskania przez Więcbork niepodległości i jego powrotu do granic RP. Rozpatrzyła wnioski w następujących sprawach: odwołania burmistrza Więcborka, czy samo rozwiązania Rady Miejskiej w Więcborku, po kolejne obniżenia diet radnych, następnie pochyliła się nad obniżeniem pensji burmistrza oraz jego zastępcy w związku z takim złożonym wnioskiem, włączenia, wyłączenia latarni ulicznych, wymiany żarówek sodowych na LED-owe, czy rezygnacji z używania samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Więcborku, zastępując je rowerami. Następnie petycje w sprawie drogi runowo-krajeńskie Puszcza, kolejny wniosek dotyczący przewozów pasażerskich i skargi na bezczynność burmistrza Więcborka w następujących sprawach. Po pierwsze, wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Więcborka. Po drugie, wykonania dokumentacji technicznych z pozwoleniami na budowę dla ścieżek rowerowych relacji Więcbork-Gabi-Bis przy drodze wojewódzkiej nr 241 oraz Więcbork-Lunowo-Krajeńskie przy drodze wojewódzkiej nr 241, dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę chodnika z oświetleniem ulicznym przy ulicy Gdańskiej w Więcborku od hotelu pod Koroną do skrzyżowania z ulicą Pomorską. I ostatnia, przyznanych 7 października 2023 roku środków finansowych dotyczących wymiany oświetlenia ulicznego w mieście. W wyżej wymienionych sprawach komisja wypracowała opinię dla Rady Miejskiej stanowiące uzasadnienie do projektów uchwał wywoływanych na sesjach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Panią przewodniczącą, która będzie reprezentowała pana przewodniczącego Henryka Szwocherta i pana przewodniczącego Stanisława Piłkę, ponieważ Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbywają się razem. Bardzo proszę panią przewodniczącą Beatę Koptę o przedstawienie łącznego sprawozdania z tych komisji. Dziękuję bardzo. Tak jak przedstawiła to pani przewodnicząca, jest mi niezmiernie miło w imieniu zacnych panów przedstawić sprawozdanie z działalności bliżej Komisji Budżetu, Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony pani Środowiska. Pani Beato, bliżej. Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za 2023 rok. W 2023 roku komisje obradowały na posiedzeniach połączonych i odbyły 13 posiedzeń wspólnych.
Jedno posiedzenie Komisja Budżetu Finansów odbyła odrębnie w trybie nadzwyczajnym w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie na rok 2023 i wieloletniej prognozie finansowej gminy Więcbork w związku z zadaniem budowy skateparku w Więcborku. Jedno posiedzenie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury i Gminy i Porządku Publicznego odbyła odrębnie w trybie nadzwyczajnym w związku z koniecznością zaopiniowania uchwały w sprawie uzgodnienia zabiegu i miejsca metaplantacji kukułki szerokolistnej na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa obwodnicy Więcborka, jedno wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów w celu zaopiniowania stawki podatku rolnego na rok 2024. Komisja Budżetu Finansów Rady Miejskiej Więcborku liczy 14 osób. W jej skład wchodzą przewodniczący Henryk Szwochert, zastępca Beata Lida i członkowie Dorota Wnuk, Brygida Migawa, Stanisław Wegner, Beata Kopta, Anna Łańska, Jacek Kabatek, Andrzej Wenda, Stanisław Piłka, Jan Antczak, Natasza Ksobiak, Marian Chęś i Iwona Bonecka. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego w Więcborku liczy 7 osób. W jej skład wchodzą przewodniczący Stanisław Piłka, zastępca Andrzej Wenda i członkowie Anna Łańska, Henryk Szwochert, Dorota Wnuk, Stanisław Wegner, Jan Antczak. Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych liczy 10 osób. W jej skład wchodzą przewodnicząca Beata Kopta, zastępca Dorota Wnuk i członkowie Natasza Ksobiak, Mateusz Łański, Brygida Migawa, Stanisław Wegner, Beata Lida, Jan Antczak, Marian Chęś i Iwona Bonecka. Zagadnienia podejmowane przez komisje połączone obejmowały informację Komisji Doradczej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku w zakresie realizacji podjętych działań, informację pełnomocnika Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku o zadaniach realizowanych w roku 2022 oraz informacja przedstawiciela Wód Polskich w zakresie utrzymania cieków wodnych na terenie gminy Więcbork oraz planowanych inwestycji w przedmiotowym zakresie. Informację dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej dotycząca działań realizowanych w poszczególnych działach spółki w roku 2022 i zadań zaplanowanych w tym zakresie na rok 2023 oraz informacja kierownika referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg o stanie gospodarki ściekowej, w tym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Analizę i zaopiniowanie sprawozdania burmistrza Więcborka dotyczącego wykonania budżetu gminy Więcbork wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań finansowych jednostek gminnych za rok 2022. Omówienie raportu z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Więcbork na lata 2022-2031, dane za rok 2022. Przyjęcie informacji dotyczącej stanu przygotowania do sezonu turystycznego na rok 2023. Omówienie tematyki dotyczącej kwestii procedowania wysokości stawek taryf na wodę i ścieki w kontekście płynności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Więcborku w zakresie usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie. Informację o stanie przygotowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2023-2024. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Omówienie założeń do budżetu gminy Więcbork na rok 2024. Ponadto komisje połączone zaopiniowały projekty uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki finansowej gminy Więcbork, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. W trakcie okresu objętego sprawozdaniem członkowie komisji połączonych przeprowadzili również dwie wizje lokalne, które dotyczyły Szkoły Podstawowej imienia Elżbiety Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, przedszkola przy Szkole Podstawowej imienia Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz Świetlicy Środowiskowej Uśmiech w Więcborku. W trakcie spotkań komisji połączonych radni wydawali opinie w sprawach przedstawianych przez burmistrza Więcborka oraz wnoszonych przez kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz rozpatrzyli wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu służącego do utrzymania infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy Więcbork, zawnioskowali do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu o zabezpieczenie siatką ochronną drzew rosnących w linii brzegowej wokół Jeziora Więcborskiego oraz podjęcie kroków formalnych zmierzających do redukcji populacji bobrów żerujących wokół wymienionego akwenu.
zaopiniowali wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w ciągu Alei Dębowej w Sypniewie. Zaopiniowali wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 Aleja Dębowa w Runowie Krajeńskim. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Jest jeszcze jedna komisja, która w zeszłym roku niestety nie obradowała, ale jej przewodniczącym jest Pan Radny Jan Antczak. Bardzo proszę. Sprawozdanie Komisji Statutowej, Komisji Doraźnej z działalności za 23 rok. W skład komisji wchodzą 4 osoby. Jan Antczak, Jacek Kabatek, Stanisław Piłka, Beata Lida. W 23 roku nie pojawiły się żadne wymagające zapatrywania przez Komisję Statutową, zapotrzebowania przez Komisję Statutową. Także nie odbyliśmy żadnego spotkania. Dziękuję bardzo, ale jesteście zwarci i gotowi do pracy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na 2024 rok. Bardzo proszę pani skarbnik Alina Kruk. Jeszcze zanim pani skarbnik dojdzie, proszę sprawdzić swoje piloty. Trzeba je uruchomić ponownie. Szanowni Państwo, projekt uchwały w zakresie zmian budżetu gminy Więcbork na 2024 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 489 zł. Co się złożyło na te zmiany? Wpłynęły już pierwsze środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, między innymi na świadczenia rodzinne. Kwota 4833 zł na wypłatę zasiłku okresowego, 1200 zł i na wypłatę świadczenia 40 zł w kwocie łączne. Kwota do rozdysponowania to 2416 zł. Złożyliśmy również zapotrzebowanie do wojewody na wypłatę środków w ramach dodatków dla gospodarstw domowych. Już na chwilę obecną trwają procedury odwoławcze i w miarę pojawiania się kolejnych rozstrzygnięć takie zapotrzebowanie jest składane. Ponadto w tym roku również gmina chciałaby kontynuować działalność punktu informacyjnego w zakresie programu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Chodzi tutaj oczywiście o dobrze nam znane czyste powietrze. I w ramach zawartej umowy z funduszem obejmującej również swoim okresem rok 2024 chcielibyśmy przyjąć do budżetu kwotę 35 tysięcy dofinansowania i oczywiście po stronie wydatków ta kwota również jest rozdysponowana na utrzymanie tego właśnie punktu informacyjnego. Kolejne zmiany dotyczą środków, które są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Tutaj już w uchwale budżetowej mieliśmy przyjęte środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Tutaj od wypłaconych kwoty gmina może skorzystać z 2% na środków na pokrycie kosztów własnych takiej obsługi tego zadania. I tym niniejszym projektem uchwały w rozdziale 401 chcielibyśmy te koszty zabezpieczyć. Również w zakresie opłat, jakie gmina jest zobowiązana uiszczać w związku z umieszczeniem swoich instalacji, tutaj mam na myśli akurat kanalizację sanitarną w pasie dróg, w pasie gruntów PKP, pojawiła się konieczność uzupełnienia planu o 100 zł w związku z wpływem faktury właśnie, na podstawie której tą opłatę do PKP mamy wnieść. Kwota jest po prostu wyższa niż zakładaliśmy. I również w zakresie naszego oświetlenia ulicznego chcielibyśmy zabezpieczyć dodatkową kwotę 966 zł na zakup usług doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej już w roku 2025. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik.
Czy są pytania do tej uchwały? Panią przewodniczącą Beatę Koptę bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcbork z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2024. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękujemy bardzo, pani skarbnik. Przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody Aleja Dębowa Runowo-Kraiński, Bożyszkowo. Bardzo proszę, pan kierownik Tomasz Fifielski. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zebrani goście, przedkładam projekt uchwały w sprawie pomników przyrody pod nazwą Aleja Dębowa Runowo-Kraińskie Bożyszkowo. To można zdjąć tam na końcu i wtedy nie jest. O właśnie. Nie lubię. Nowe mikrofony jeszcze. Pomijam może podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, co następuje. Ustanawia się pomnikiem przyrody 263 sztuk dębów szypułkowych oraz 4 sztuki klonów pospolitych rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Runowo-Krajeńskie-Bożyszkowo, oznaczonej jako działka 319/1, położona w Runowie Krajeńskiej, o obwodach od 106 do 415 cm. Współrzędne geograficzne drzew, o których mowa w ustępie pierwszym, oraz mapę przedstawiającą ich usytuowanie określa załącznik numer 1. Pomniki przyrody nadaje się nazwę Aleja Dębowa Runowo-Krajeńskie Bożyszkowo. Pomnik przyrody, o którym mowa w paragrafie pierwszym, podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w paragrafie pierwszym, w ramach ochrony czynnej ustala się możliwość wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, usuwanie posuszu oraz cięć awaryjnych. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wprowadza się następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, uszkadzania i zanieczyszczenia, dokonywania zmian w stosunku wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo ratowanej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. I pozostałe zakazy, które są ujęte w ustawie o ochronie przyrody. Szanowni Państwo, wywołanie uchwały wynika z tego, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do nas, do gminy, z wnioskiem o wycinkę 8 sztuk dębów, które utraciły zdolności życiowe, są suche. Okazuje się, że ta aleja pomnikowa została uchwalona rozporządzeniem wojewody w 1991 roku. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, aby móc cokolwiek wykonywać na tej alei, najpierw należy, szanowni państwo, ją ustanowić organem, który za to odpowiada, czyli Rada Miejska. Żeby to zrobić, jako gmina musieliśmy, szanowni państwo, wszystkie drzewa zinwentaryzować, dokonać i wymierzyć długość geograficzną. Szanowni państwo, to zostało wszystko wykonane. Jest załącznik, każde drzewo jest podane, te dane. Wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zaopiniowanie. Opinia jest pozytywna. Jeśli dzisiejsza uchwała będzie pozytywna, w momencie uprawomocnienia się wystąpimy do państwa o zdjęcie ochrony z 8 drzew, o których wspominaliśmy, oraz o zgodę na usunięcie posuszu. Na tej alei, jak pamiętamy dokładnie, pan sołtys, pan radny Stanisław Piłka może to potwierdzić, w ubiegłym roku mieliśmy kilka zdarzeń, głównie na wysokości przedszkola. Tam jest kilka drzew do wycinki. To, co wspominałem wcześniej, są suche, jest dużo posuszu. Żeby to wszystko wykonać, musimy proceduralnie najpierw zrobić dzisiejszą uchwałę, a potem działać
tak jak wspominałem wcześniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu kierownikowi. Czy są pytania do tej uchwały? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Wenda. Rozumiem, że w momencie usunięcia tych drzew nie pojawiają się już nowe nasadzenia. Powiem tak. Zarząd Dróg Wojewódzkich złoży wniosek, będzie uchwała, będzie zdjęta ochrona pomnikowa. Burmistrz będzie wydawał decyzję na wycinkę i w tych decyzjach zawsze są nasadzenia zastępcze nałożone na właściciela gruntów, czyli na Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ale praktyka jest taka, że nie wskazujemy numeru działki, tylko wskazujemy ilość i wówczas uzgadniamy z Zarządem Dróg, gdzie takie drzewa mają być nasadzone. Oczywiście na koszt zarządu, tak żeby przyroda nasza aż tak nie ucierpiała, dlatego będą kolejne nasadzenia. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Panią Przewodniczącą Beatę Koptę bardzo proszę o przedstawienie opinii. Opinia połączonych komisji do projektu tej uchwały jest pozytywna. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie pomników przyrody Aleja Dębowa Ronowo-Krajeńskiej i Bożyszkowo. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta. Jednogłośnie głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Bardzo dziękujemy panu kierownikowi. Ja również dziękuję bardzo serdecznie. I przechodzimy do punktu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub... Czy ja bardzo mogę prosić o spokój? Znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Więcbork w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście. Przedstawiam projekt uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Więcbork. Szanowni państwo, projekt tej uchwały został wczoraj bardzo szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji, ale tylko w wielkim telegraficznym skrócie. Szanowni państwo, w roku 2023 w ogłoszonym naborze rządowego programu ochrony zabytków samorządy terytorialne mogły aplikować o środki na zabytki wpisane do rejestrów lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Można było składać zarówno na obiekty, których właścicielem jest gmina Więcbork, i gmina Więcbork złożyła dwa takie wnioski. Przypomnę, jest to remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim oraz remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 441 tysięcy złotych. Te prace zostaną wykonane w roku 2024. Natomiast 10 lutego na stronie gminy Więcbork został ogłoszony nabór dla właścicieli takich zabytków. Od 10 do 17 lutego 2023 roku można było składać takie wnioski do gminy, a gmina w dalszej kolejności składała je do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem rzeczonego programu. I tak rzeczywiście gmina Więcbork w odpowiedzi na złożone wnioski, wpłynęło 5 wniosków. Wnioski dotyczą parafii w Zabartowie, Pęperzynie, Sypniewie, Runowie i Więcborku. Łączna wartość zawnioskowanych środków to 580 748 zł. Gmina Więcbork otrzymała to dofinansowanie. I szanowni państwo, uchwała, o której w tej chwili mówimy, przede wszystkim precyzuje, kto może się ubiegać o dotację w tej chwili udzieloną w ramach otrzymanych środków przez gminę Więcbork, jak również zakres prac objętych dotacją możliwych do sfinansowania, terminy realizacji, procedury dotyczące wyłonienia wykonawców, jak również formy rozliczenia.
Dopowiem również, że zgodnie z artykułem 250 ustawy o finansach publicznych dotacja udzielona przez samorząd, jednostkę samorządu gminnego musi zostać wykorzystana do 31 grudnia danego roku budżetowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panią przewodniczącą połączonych komisji proszę o opinię. Tak jak pan burmistrz powiedział, szeroko omawialiśmy to wczoraj i w związku z tym połączone komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Bardzo proszę, pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze chciałbym dopowiedzieć, oczywiście przedstawiałem to wczoraj również na komisji, ale projekt uchwały został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaopiniowanie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł sugestię, żeby w paragrafie 8 ustęp 2 litera a projektu uchwały oraz punkcie 6 z części 5 załącznika nr 1 do projektu uchwały wprowadzić doprecyzowanie, jak również konieczne jest uzupełnienie projektu uchwały w taki sposób, aby jednoznacznie ograniczyć możliwość udzielania pomocy de minimis zgodnie z okresem stosowania rozporządzenia Komisji z 2023 roku. Ostatnim dniem udzielenia tej pomocy może być obecnie 30 czerwca 2031 roku. Również Ministerstwo Rolnictwa zasugerowało dodanie w paragrafie 8 ustęp 1 projektu uchwały po wyrazach pomoc de minimis dodać wyrazy w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, analogicznie jak wyżej postąpić po wyliczeniu ustęp 1 oraz ustęp 2. Te poprawki zostały naniesione, a to powoduje, że nie musimy już w tej chwili dalej jeszcze raz zwracać się zarówno do ministerstwa, jak również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zaopiniowanie. Także projekt jest już w tej chwili zgodny również z wytycznymi tymi dwóch urzędów. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Więcbork w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękujemy panu burmistrzowi. I przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Natasza Ksobiak. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska uchwala, co następuje. Uznaje się petycję dotyczącą przeprowadzenia analizy rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych nie zostaje uwzględniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu. Zatem po krótkie uzasadnienie. W dniu 17 listopada 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Więcborku wpłynęła petycja osoby prawnej Schulz Effekt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wykonania przez Urząd Miejski analizy rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście przeprowadzenia audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych. Analizując problematykę, komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez zastępcę burmistrza Więcborka pana Jacka Masztakowskiego oraz informatyka Urzędu Miejskiego w Więcborku pana Krzysztofa Solarka. Na tej podstawie ustalono, że gmina Więcbork ma zakończone wdrożenie projektu Cyfrowa Gmina oraz złożony wniosek o dofinansowanie projektu Cyberbezpieczny Samorząd, który obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.
W ramach wspomnianego projektu Cyfrowa Gmina wykonany został audyt technologiczny jako element składowy przedsięwzięcia. Ponadto Urząd Miejski w Więcborgu korzysta z oprogramowania dziedzinowego, które na etapie wdrożenia zostało ze sobą zintegrowane i służy realizacji powierzonych gminie zadań publicznych. Jednocześnie należy podkreślić, że Urząd ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia wiedzy i kompetencji przez pracowników w zakresie objętych złożoną petycją. Dlatego zarówno w zakończonym projekcie Cyfrowa Gmina, jak i w planowanym projekcie Cyberbezpieczny Samorząd zostały uwzględnione stosowne szkolenia tematyczne. Dlatego wnoszę jak we wstępie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy są pytania do tej uchwały? W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Uznaje się, że petycja z dnia 14 listopada 2023 roku dotycząca przeprowadzenia analizy rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie Miejskim z przyczyn określonych w uzasadnieniu nie zostaje uwzględniona. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję Państwu bardzo. I 17. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja chciałbym tylko doprecyzować też wcześniejszą swoją wypowiedź, w której mówiłem o tym, że są przedsiębiorcy, którzy no uważam nieracjonalnie realizują program Czyste Powietrze, ale chciałbym też to doprecyzować, że znam wielu przedsiębiorców z terenu nie tylko naszej gminy, którzy doradzają i realizują ten program Czyste Powietrze i na pewno nie zostawiają naszych mieszkańców żadnym problemem. Natomiast uczulam, że są też takie firmy, które no tylko i wyłącznie patrzą na własny biznes, a nie zastanawiają się również nad tym, jak później beneficjent poradzi sobie z wydatkami i bieżącym utrzymaniem nowego źródła energii, nowego źródła ciepła. Dlatego jeszcze raz precyzuję, że są to wyjątki, ale niestety też takie się znajdują. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski, informacje? Szanowni Państwo, ja tylko przypominam rzecz dotyczącą oświadczeń majątkowych. W tym roku, w związku z tym, że kończy się kadencja Rady Miejskiej, składamy dwa oświadczenia. Jedno oświadczenie dotyczące zakończenia jakby kadencji do 2024 roku. Składamy oświadczenie pierwsze do 29 lutego 2024 roku za okres stycznia i lutego na dzień 29 lutego 2024 roku. Tak mówią przepisy, że musimy złożyć oświadczenie. Tylko w tym dniu z tego wynika, tak? Są różne interpretacje. Na dzień 29 lutego. Tak? Tak, 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 proszę złożyć oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe bez PIT-u, bo teraz nic nie do tego nie dołączamy. Są to tylko oświadczenia majątkowe, tak jak składaliśmy zawsze. I drugie oświadczenie majątkowe do 30 kwietnia 2024 roku za okres roku 2023 na dzień 31 grudnia 2023 roku. Także proszę pamiętać, że muszą być dwa. 29 luty i 30 kwiecień. To są dwie takie daty, do których musimy oświadczenia jako radni złożyć. Szanowni Państwo, jeszcze chciałam życzyć Państwu i wszystkim mieszkańcom wspaniałych ferii, bo przed nami dwutygodniowe ferie. I na tym kończymy posiedzenie 70. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.